Zakończyła się 45. zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której radni zadecydowali m.in. o ustanowieniu dwóch nowych nagród dla twórców kultury. Pierwsza z nich, Małopolska Nagroda Twórczości, będzie przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, plastycznej, fotograficznej, filmowej oraz inicjowania nowatorskiej form życia społeczno-kulturalnego. Druga ustanowiona nagroda, Pamięć i Tożsamość, nawiązuje do tytułu ostatniej książki wywiadu świętego Jana Pawła II, której Ojciec Święty przedstawiał swoje rozumienie polskości, patriotyzmu i tożsamości narodowej. Podczas sesji Sejmik Województwa Małopolskiego wyraził również wolę podjęcia działań zmierzających do prowadzenia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako wspólnej instytucji kultury z ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było unieważnienie uchwały anty-LGBT uchwalonej w 2019 roku. Za uchyleniem tej deklaracji opowiedziało się 16 radnych, 15 wstrzymało się od głosu, a 7 było przeciwnych. Jak podkreśla marszałek Witold Kozłowski, dobro małopolskich rodzin i ich rozwój musi mieć zabezpieczone zaplecze finansowe. Tutaj było bardzo twarde, jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Myśmy nie naciskali, bo też nie o to chodzi, prawda? Dlatego też nie wprowadzaliśmy dyscypliny głosowania. Każdy głosował zgodnie ze swoją wiedzą, ze swoimi przekonaniami, ze swoim sumieniem, myśleniem o rozwoju Małopolski i wspieraniem też małopolskich rodzin. Mam taką nadzieję, że przyjęcie tej deklaracji, która jest w swej warstwie treściowej dobra, ale z kolei uchylenie poprzedniej, no mam nadzieję, że zakończy trochę ten chocholi taniec i otworzy nam pole do szybkich rozmów i szybkich negocjacji z przedstawicielami Unii Europejskiej. No to jest naprawdę bardzo ważne. To oznacza, że województwo małopolskie wraca do rozmów z Brukselą i ten sam może liczyć na wypłatę dotacji unijnych. W grę wchodzi blisko 2,5 miliarda euro. Aleksandra Wasilewska, Telewizja Małopolska.